Poniedziałek, 16 lipca, 6:47 czasu środkoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa Fix. Serdecznie zapraszam do wysłania analizy technicznej na wybrane instrumenty futures na indeksy giełdowe. Zobaczmy na kurs futures S&P 500 w układzie H1. Znajduje się w rejonie 1348 punktów, poniżej oporu 1351, ponad wsparciem 1340. Średnie z potencjalne 65 i 100 godzin znajdują się poniżej EMA 200, natomiast unoszą się, notują dodatnie wzrostowe dynamiki, więc mamy generalnie ruch wzrostowy na futures S&P 500. Jeśli zostanie przełamany opór 1351, kurs powinien zmierzać w stronę 1368 punktów. Wówczas dojdzie do przecięcia takiego prowzrostowego na średnich eksponencjalnych przedstawionych na wykresie. Natomiast jeśli te średnie się nie przetną, kurs powinien bardzo szybko powrócić w dół w kierunku 1334-1327. Z kolei instrument na DAX-a przed otwarciem posiada opory 6594-6621, ponad wsparciem 6483 i w tym przypadku sygnał kupna jest aktualny. Natomiast przecięcie wsparcia w dół 6483 powinno doprowadzić do ruchu 6367. Futures na Dow Jonesa analogicznie do S&P 500 znajdują się poniżej oporu ważnego, w tym przypadku 12724. Brak jego przełamania to ruch w stronę 12620. Jeśli zostanie przełamane, powstanie sygnał kupna. Natomiast dla EW20 przed otwarciem pamiętajmy o oporach 2186-2192. Jeśli zostaną przełamane, powinniśmy zaobserwować silną zwyżkę w stronę 2200-2241 i dojdzie do odnowienia sygnału kupna. Natomiast jeśli te opory nie zostaną przełamane, to sygnał sprzedaży, jaki zaczyna tutaj już się materializować, będzie na tyle istotny, że prawdopodobnie zostaną przełamane wsparcia 2156 i 2129. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.